Cześć kochani! Dzisiaj zaczynam zupełnie nową przygodę w moim życiu z pojazdami, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia, bo z trójkołowcami. Za mną stoi Can-Am Ryker Sport. Zobaczcie, jest nawet różowy, więc będzie szybszy. Słuchajcie, ja mam jakieś doświadczenie z quadami, z motocyklami, ale nie jest to duże doświadczenie, dlatego jestem bardzo ciekawa, czy szybko się wdrożę i przyzwyczaję do tego typu pojazdów, czy będzie on prosty w obsłudze, bezpieczny i ciekawa jestem, jak będzie mi się nim jeździło. A będziemy testować w przepięknych okolicznościach przyrody w Polsce i do tego jeszcze mamy gościa. No i bardzo ważna informacja, nie potrzebujecie specjalnych uprawnień, wystarczy kategoria B, wsiadacie, jedziecie i delektujecie się okolicznościami przyrody. Pięknie jest, prawda, Karolinko? Przepięknie. Przepięknie. Początek albo koniec Polski, w zależności, czyli hell. Jak ty to uznajesz? To jest początek Polski czy koniec? Na pewno początek naszej wyprawy. Przygody, powiedziałabym nawet. No. I powiem ci, że rzeczywiście przygody. Ja jeżdżę takim pojazdem po raz pierwszy w życiu. Ja też. Po raz pierwszy w życiu i powiem ci, że cały czas, widzisz mój uśmiech na twarzy, cały czas jestem tym podniecona, podekscytowana. Dlaczego? Dlatego, że ja nie ukrywam, że ja nie jestem użytkownikiem motocykli, quadów i tego typu sprzętu na co dzień, więc jak miałam usiąść na ten sprzęt, tak wiesz, troszeczkę czułam taki ucisk w żołądku na zasadzie okej, czy ja to szybko opanuję, czy ja to dobrze będę się z tym czuła, jak będzie operowanie gazem, hamulcem, sprzęgłem, innymi... Którego nie ma? Właśnie, i do tego chcę dojść! I nagle się okazuje, że wsiadasz na ten pojazd i jego obsługa jest banalnie prosta, no zobacz, bo nic te pojazdy trzeba. Pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i one muszą po pierwsze dawać wolność tę motocyklową samochodziarzom, tak. Bo to jest pojazd przeznaczony do obsługi dla użytkowników kategorii B. Tak jak ja nie mam prawa jazdy na motocykl, a tym pojazdem mogę jeździć. Kategoria B wystarczy. Także masz wiatr we włosach, ale z drugiej strony masz stabilność, którą ten pojazd daje. To, co jest fajne, to co powiedziałeś przed chwilką, czyli po pierwsze, osoba, która nie ma doświadczenia z motocyklami, quadami, wsiada, może pojechać bez żadnego problemu, bez żadnej jakiegoś skomplikowanego uruchamiania, obsługiwania i tak dalej. Właściwie jest pojazd dla każdego. I to, co jest piękne, to, że ja się zastanawiałam, jak takie dwa koła z przodu, jedno koło z tyłu, jak się będzie tym poruszało, czy będzie on stabilny, czy będzie on skrętny. I co, daje radę, nie? Kurczę, jest to mega fajne, wygodne. Oczywiście, no mi się za to w tym bardzo podoba, wiesz co? Stabilność. Tak. Że ja nie muszę, tak jak na motocyklu, koncentrować się przez caluteńki czas na 110% i uważać na wszystkie studzienki, krawężniki i tak dalej. Ja sobie tutaj po prostu siedzę, tu mi wiatr dmucha, a ja się chilluję po prostu, bo ten samochód, ten pojazd, jedzie, nie przewróci się w razie jakiegoś zagrożenia i nie musisz aż tak pracować, jakby na zakręcie. Oczywiście, jak chcesz pojechać wyczynowo, to musisz ten tyłeczek tam poprzesuwać na tym, ale do tego też dojdziemy. Jesteśmy na początku Polski, ruszamy w stronę jedyną możliwą. Tam się droga kończy, więc możemy pojechać tylko tam. Lecimy? Jedziemy. Na przejażdżkę? No ja już. I jeszcze pogadamy. Nie mogę się doczekać, żeby to zrobić. Jedziemy. Ale to jest czad. Kto chce poznać uroki jednośladu, a nie chce się wywrócić na drugim zakręcie, absolutnie. To jest to. Takiego fajnego kopa i to czuć.
bardzo fajny pomysł na spędzenie weekendu w sposób inny, w sposób bardzo fajny, ciekawy. Czas. Widzicie ten mój zacierz, po prostu uśmiech od ucha do ucha cały czas. Ale jazda! To było pięknie i proste, i zakręty, i wszystko było tutaj, nie? Naprawdę, wspaniale. Trzeba wyczuć ten pojazd, ale łatwo chyba jest wyczuć. Bardzo szybko wyczuć. To jest niesamowite. Ja myślałam, że będę dużo więcej potrzebowała czasu na to, żeby spędzić trochę z tym pojazdem czasu i się wczuć w niego i wyczuć, jak on się zachowuje, jak zachowuje się, jak tym się zachowuje. A tymczasem, właściwie po 100 metrach wyjechałam z hotelu i mówię, okej, no to jedziemy. Tak, tymczasem borem lasem po prostu. Tak, żeśmy przelecieli. Słuchaj, tak naprawdę to, że to się tak łatwo prowadzi, to ja już sobie to zaobserwowałem wszystko, to jest naprawdę wyczynowa konstrukcja. Zobacz, jak w naszym ukochanym motorsporcie. Masz trójkątne rurkowe wahacze, masz gwintowane, zarąbiste zawieszenie. Regulowane. Te, oczywiście, jak na szuterek, pyk, możemy sobie zmiękczyć. Jak na asfalt, będziemy je utwardzać. Na razie na dwójce, czyli regulacja dosyć uniwersalna. No, to wszystko waży twój koło 370 kg, jak dobrze pamiętam, mój koło 400, bo ta wersja rally jest troszkę cięższa, a twoja jest wersja sport. No to też jakby na nas szyte, co? Tak a propos rally, to tutaj masz takie klasyczne felgi, które od razu pokazują tą. To już bardziej klasyczne, zobacz, być nie mogą, przecież jak białe OZ-y z rajdowych mistrzostw świata, połowa lat 90. Jukka Kankunen, Carlos Sainz, Toyota Celica ST185, potem 205, a grupowe samochody, które skakały, takie koła właśnie królowały wtedy w rajdach samochodowych. Dokładnie tak. No i absolutnie, patrzysz na ten trójkołowiec i od razu widzisz rally i od razu czujesz tą energię. I zobacz, jak ja przy nim stoję teraz, jak pan ważny, nie? Od razu. Widzę, ale poczekaj, wróćmy do mojego sportu. Dawaj. Bo mój sport z kolei może nie ma takich regulacji jak ty, ale też mogę sobie twardość zawieszenia wyregulować. Okay. Mało tego, ja mam tryb sport i ten tryb sport daje mi możliwość wykorzystania 100% możliwości tego trójkołowca, plus on też mi pomaga trochę z tą kontrolą trakcji, więc ja mam dużą moc, a jednocześnie jest on bardzo pewny w prowadzeniu i stabilny. Masz przysłowiowy szerszy kapeć, czyli ty jesteś bardziej wersja asfalt, ja jestem bardziej wersja shooter, bo ja mogę sobie zupełnie uwolnić tylne koło i mogę latać bokami, mogę kręcić bąki, mogę wyłączyć kontrolę trakcji, bo mam nie tryb sport, tylko tryb rally właśnie. I możesz driftować. Mogę driftować. Ja mogę dzisiaj, widzisz? Dzisiaj to ja będę. Ale serce mi zabiło. No, postaram się gdzieś znaleźć jakiś odcinek szybkowy, żeby tutaj przykatować troszkę. No, zrobimy to. Dwa słowa o układzie napędowym. Mamy takie same silniki tutaj, to są 900-ki, trzycylindrowe, rotaksy, niezwykle proste w obsłudze, bezawaryjne, znane na całym świecie, nie? Bo to napędza wiele innych urządzeń. Też jak czułaś mocny moment obrotowy? Bardzo dobrze, bardzo fajnie i on na początku trochę był taki jakby zmulony, ale potem powyżej tej prędkości 70 na godzinę to on dostawał takiego kopa, takiego przyspieszenia. Tak fajnie się jechało, 370 kg, koło 90 koni mechanicznych. To jest dobre tak naprawdę, bardzo dobre przełożenie, nie? Bardzo dobre proporcje. Ja się tylko nachylić musiałem, bo opór powietrza już czułem, że wiesz, jak z bąka dostanę w twarz, to po prostu nie zrzuci z tego trójkołowca. Także przychylałem się za owiewkę, za gogle i ogień. To co, pędzimy dalej? Oj tak. Z nami Kuźnica, Władysławowo i o, kto to wie, gdzie nas jeszcze poniesie, co? Jedźmy, nas się prosi. No jakoś nie mogę inaczej, no nie mogę inaczej. Ależ to jest wspaniała podróż. No tak, tak, tak. Nie, po prostu ja jadę i się śmieję cały czas. Mnie też to bawi. Jadę i się śmieję. Niezmiennie, nieustająco mnie to też cały czas bawi. Rewelacja, po prostu przyjemność z jazdy jest tak ogromna.
Tak, nie przypuszczałem, że to może być po prostu czysta, żywa przyjemność, tak. bez strachu o własne życie i zdrowie, tak, tak do końca, nie? Tak. Leżeć. Tak, dokładnie. To jest coś niesamowitego, nie? Że przeważnie jak testujesz nowy sprzęt, a szczególnie jak są to jakieś motocykle albo jakiś sprzęt, którego nie znasz, no. to jednak zanim poznasz, zanim się oswoisz, no to trochę potrwa, nie? Czasami jest taki jeszcze stresik, taki dreszczyk emocji, żeby się nic nie stało. A tutaj jest tak, że właściwie wsiadasz i już od razu czujesz taki niesamowity komfort jazdy i przyjemność jazdy. No i ten uśmiech nie schodzi aż do samego wsiadasz, końca. Odkręcasz i but, to jest niesamowite. Jak patrzyłem na te sprzęty, zanim zaczęliśmy je testować, wydawało mi się, że to będzie skakać, że to będzie podrygiwać, tak. że to będzie narwiste, tak. że to będzie może nie do końca przyjemne. Tak. No byłem w błędzie po prostu. Tak. Wsiadłem i nagle tak. czuję, jak ten przedni zawies pracuje, jak tak. ten tył się nadaje, jak z zakrętu nawet na suchym asfalcie możesz wyjść. Put. Właśnie, ja mówisz o zakręcie. Ja się zastanawiałam, czy ten sprzęt będzie dobrze skręcał. Mhm. Bo jakoś tak wydawało mi się, że to będzie wszystko takie toporne. Mhm. A właśnie tak jak powiedziałeś, jak to fajnie w ogóle dupcią zamiata, nie? Jak to Elegancja. Fajnie rzeczywiście może... Nadaje się na zawieszeniu, tak, tak. i wychodzi z nadsterownym tyłem. No ty to tak, lubisz te nadsterowne tyły, ty to lubisz, tak. Ja to raczej wolę trr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 
jesteśmy uzależnieni to od pogody. I to zwykle jest tak na półwyspie, że rano jest słońce i nie wieje. Teraz zaczęło wiać, a niebawem może popadać. I teraz się zastanawiam, czy jesteśmy miękasami i będziemy się chować, czy wsiadamy i upalamy, aż nas zmoczy. My, nie ma tu miękkiej gry. Go hard or go home, więc tak absolutnie jest. Pogoda nas nie przestraszy. Będziemy się dalej delektować tym sprzętem. To będzie zresztą ciekawe doświadczenie. Zdecydowanie tak. No, nie mamy wycieraczek tutaj na tych goglach, wiesz, naszych patrzących. Niektóre samochody mają wycieraczki. Oczywiście będziemy przecierać. Co ciekawe, takie sztuki, ich ceny zaczynają się już od 10 tysięcy euro. To jest też niesamowite. Musimy to przekazać i sobie wzajemnie, tak, i naszym widzom. Tak. Wyspecyfikować można i za 18 tysięcy euro, ale to są dalej jak na spełnianie swoich pasji, tak, i życiowych dróg, to są w miarę przyzwoite pieniądze. To co, Kuźnica? W stronę Władka czy w stronę Helu? Gdzie se pani przed życzy? Siebie. Przed siebie. Przed nieważne. Siebie. Tutaj tylko albo w lewo, albo w prawo. Uwaga! Łobuz! Słuchajcie, jeżeli ktoś chce poczuć wiatr we włosach, jeżeli komuś się marzą motocykle, a nie ma uprawnienia na kategorię A, to takim fantastycznym rozwiązaniem są takie trójkołowce, bo tutaj, na ten pojazd, wymagane są prawo jazdy kategorii B i praktycznie nic więcej. Wsiadacie, jedziecie i delektujecie się jazdą. Słuchajcie, ja nie będę Wam opowiadać o tym, że te pojazdy mają fantastyczne zawieszenie regulowane, które możecie dostosowywać do siebie. Nie będę Wam opowiadać o tym silniku Rotaxa, który ma bardzo fajną dynamikę pracy i naprawdę daje świetne odczucia podczas jazdy. Nie będę Wam opowiadała też o systemach kontroli trakcji, które pozwalają poprawić bezpieczeństwo i ułatwiają jazdę. Przede wszystkim pokażę Wam to. Taki zacisz i taki uśmiech ma się jeżdżąc tymi pojazdami. Naprawdę świetna zabawa, niesamowita przyjemność. I to, co jest naprawdę super fajne w tym, to, że jest bardzo prosty w obsłudze. Właściwie jedyne, co potrzebujecie, to pamiętać, że gaz macie w manetce, pedał hamulca macie pod nogą i wszystko. Bezstopniowa skrzynia biegów sprawia, że nie potrzebujecie tutaj nic więcej robić. Po prostu gaz, hamulec i jedziecie. Jednocześnie bardzo fajna jest pozycja w tym pojeździe, ponieważ jest dosyć nisko, więc nie trzeba wsiadać jak na konia, tylko po prostu wsiada się jak na fotel. Niskie osoby też będą miały bardzo wygodną pozycję za kierownicą. Komfort jazdy też i podczas jazdy i w trasie i po mieście naprawdę jest niesamowity. Dlaczego? Dlatego, że się siedzi tak jak na fotelu, a nie w jakiejś pozycji leżącej jak na niektórych pojazdach, niektórych motocyklach, nadgarstki bolą, wszystko boli, bo leżymy na tym pojeździe. To, co jest bardzo fajne, to ten trójkołowiec możemy sobie skonfigurować pod nasze potrzeby. Możemy sobie dołożyć dodatkowy boks, gdzie pochowamy najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy. Możemy sobie dołożyć też dodatkowy fotel dla pasażera. Możemy też wymienić panele, na przykład pod kolor paznokci. No właśnie, kobiety, bardzo fajnie i przyjemnie się tym jedzie i przede wszystkim jest bezpiecznie. Naprawdę ten pojazd prowadzi się bardzo leciutko. Taka stabilna jest pozycja,
I naprawdę od pierwszych metrów, kiedy się wsiada na ten pojazd, na trójkołowiec, to od razu człowiek czuje się bezpiecznie i czuje, że może jechać pewnie, zdecydowanie i do przodu, i delektować się jazdą, a nie walczyć z tym sprzętem. No właśnie, i panowie, w końcu możecie wziąć swoje kobiety, wsadzić na pojazd. Nie będą się bały, nie będą miały oporów, ponieważ rzeczywiście jest to bezpieczny sprzęt dzięki systemom, dzięki temu, jak on jest zbudowany, dzięki temu, jak wybiera zawieszenie, jak jeździ. Fajny, właściwie sprzęt dla każdego. Dla mężczyzn, dla kobiet, dla tych, którzy mają kategorię B. Wsiadacie na pojazd i jedziecie, delektujecie się przepiękną pogodą, aurą, trasą, powietrzem. Ahoj przygodo, fajny wyjazd na przykład na weekend i pomysł na weekend, więc myślę, że naprawdę warto coś takiego spróbować i w taki sprzęt zaopatrzyć.